jednego kota! Idź do domu, ale to już! O jednego kota! Sama w domu nie będę siedzieć! To nie! Wracić czy nie? Odejdź! Uwaga! Podaj do Marka! Dobra, podaj! Szybko! Szybko! Uwaga! Rzut karny! Marek strzela! On sam się przewrócił. Jakby tak nosem nie zarył. Szóstka! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Tutaj! Marek, przygotuj się! Nie spudłuj! Dobra, dobra! Odwróć się! Giniemy! Rany! Mały, szybciej! Odejmij bluzę! Ej ty, mała, mała, zaczekaj no, zaczekaj. Teraz to się śpieszysz. Byłaś na podróży sama czy z tymi chłopakami, co? Jak? Ty wybiłaś, ty się będzie któryś z nich. No mów, mów, mów. Mama, naprawdę nie wybiłam. O, co się tu dzieje? A, znów szyba poszła. Widzi pan, proszę, jakie mam z nimi kłopoty. Położyłem się trochę, żeby poczytać gazetę. Bęcz szyby nie ma. To ona wybiła? Nie przejmuj się. Każdemu może się zdarzyć. Jak nie ona, panie profesorze, to na pewno jej brat albo któryś z kolegów. Mów zaraz, kto to zrobił, bo inaczej to twój ojciec zapłaci za całą szybę. Setka pęknie jak nic. Ja nie wybiłam. Ja naprawdę nie wybiłam. Tata jest... A teraz wyjechał i spadł. No właśnie, właśnie, dlatego nie ma ich kto krótko trzymać, tak. Ale ja wam pokażę, będę znowu chodził do rodziców i zbierał pieniądze. Niech wam wszystkim tyłki spiorą. Tak nie można, panie Kowalczyk. Myślę, że na szybę wystarczy. No. No i po mieszkaniach nie trzeba chodzić. Niech pan jej da spokój. Mogę sobie iść. Możesz, 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 możesz. No idź, idź. Ładnego masz kotka, pokaż. A, ładny kotek. Tak, no idź, idź. No i co pan robi, panie profesorze? Nic nie szkodzi, niech pan weźmie, zrobi mi tę przyjemność. Oj, teraz to się zacznie. Jak się dowiedzą, że pan płaci za wybite szyby. Teraz to dopiero będzie. I co teraz będzie? I co my teraz zrobimy? Wiecie co? Jak dozorca będzie szurał o tą szybę, wysmarujemy smołą jego miotłę. Coś ty, po co? I tak będzie draka. Romek, ty smoł pomyślał. Co tu gadać? Wybiła mi tał, będzie trzeba wykombinować z końforsę. I muszę mu dać za tą szybę. Przecież my wszyscyśmy grali. Ja mam, mogę ci dać. Cieszę, ktoś idzie. Tato. To Jolka. Wszędzie za nami łazi. Wiecie co? Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Znowu się wlecze za nami. Powiem wam, że Zota nie będzie chodził po pieniądze do rodziców za szybę. Co ty mówisz? Bujasz! Nie, daję słowo, jak mamę kocham. Dlaczego? To powiedz. Powiem, weźmiecie od cyrku. Pójdziesz, weźmiemy. Ja już was znam, wy mnie ciągle oszukujecie. Po cyrku powiem. Też znaleźliście sobie miejsce. Chłopaki. Jazda stąd! Stary, oddaj kotka, bo mu zrobisz krzywdę. Teraz jedźcie. Bali, zrób mi miejsce. Ale ty jesteś uparta. Bo ciągle mnie kłamujecie, po cyrku powiem. Ja ci powiedziałam, że pójdziesz, to pójdziesz. No mówiłeś, że się chłopcy z ciebie śmieją. Bo się śmieją, ale nie myślałam, że to się przestaną śmiać. Tak. Co wy tam tak długo robicie? A lekcje pewnie macie nieodrobione. Ja mam. Też mi lekcje w pierwszej klasie. Nie bądź taki mądry. Ale te 20 zł to pożycz mi teraz. Zobacz, jak mam skarbonce, to może ci pożyczę. Jedz kotka. Kici, kici. Niegłodna już jesteś?
Mamo, pożycz mi 80 zł. Zrobił 60. Na co? Na kolegi. Jolu, po co ty je tutaj znosisz? To one tutaj się lubią bawić. Oj, Jolu, Jolu. Wszędzie te koty nosisz ze sobą. A dlaczego kolega nie przyszedł poprosić? Wstydzi się. A pożyczyć się nie wstydzi? No pożycz, mamo. To taka ważna sprawa. Przecież każdemu się może przydarzyć. No, pomyślę. Przyprowadź tego kolegę. A widzisz, mamo, mnie jest tak łatwo jak ze mną, masz. Wiesz co? Ja mam taki pomysł. Jak sprzedamy kocie, to mam ci dużo pieniędzy. Kto ci kupi takie kocie kundle? To nie kundle, przecież to sieć na kocięta. Zobaczysz, czy będą się o nie prosili. Na pewno. Uważaj, bo ci spadną. Śliwińscy mi jeszcze obiecali dać trochę. Ja też przyniosę. Cii, dozorca. Aha. To już wiem teraz, kto mi tu śmieci na schodach, tak? To nie śmieci, to makulatura. A co to jest? Co to jest? Makulatura. Zbierać mi to szybko. I nie zawracać mi tu głowy. Przenieście się z tym wszystkim gdzie indziej. Ale tu śmiecicie, ale śmiecicie. A może pan ma jakieś stare przeczytane? Nie mam żadnych starych, żadnych przeczytanych. Dajcie mi spokój. Zawsze coś wymyślicie na moje utrapienie. My to dla pana. A po co mi to, co? My zbieramy dla pana na szybę. Na szybę? A za szybę to zanieście panu profesorowi na górę. Bo on za was zapłacił. No już, zwykać. Szybko. Zaraz, a gdzie jest moja gazeta? Ja wam nic po nie dam. No, co się stało? A, dzień dobry. No, zabrali mi gazetę, panie profesorze. Jeszcze nie przeczytano. Zabrali? Ej, no tak. A to? O. No, rzeczywiście. Zawsze tak skołują człowieka. Szybko posprzątajmy. Ja otworzę. A, to ty. Przyniosłem. Tyle, żeśmy się strachu najedli, a to patrzcie, tylko ty. Zobaczcie, zobaczcie, ile tego mamy. Zobaczcie. Ale bałagan. Ale mi tu bałaganicie. Ryzy sprzątam. Ale dużo. Patrzcie, ile będzie forsy na kino. Na kino? Coś ty zgłupiał? Pieniądze mieliśmy oddać profesorowi. Frajer jesteś. Ja bym tam nie oddawał. Nikt go o to nie prosił. Chciał, to zapłacił. Ty nie wybiłeś, a ja muszę oddać. Starczy na wszystko. Zrobimy kocówę Rzemu? Dobra. Fajno! Gazetę uchowam, nie taki młody! Thank you.
Siadamy. Jechaj się. Szybciej, szybciej. Proszę szybciej wsiadać. Zresztą te paczki. Przestań tę paczkę. Posuń się. Cały pomoc zajęliście. Ile tego macie? A ze 30 kilo. A ile paczek? Za każdego po dwie. Razem 10. Płacicie razem 25 złotych. Ale my nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że paczki za darmo. Za darmo? No jak, trzeba było zrobić mniej paczek. Macie pieniądze? To my szybko przepakujemy. Co by? Tramwaju? Trzeba to było zrobić w domu, a nie tutaj mi bałaganić. No płacić, szybciej, szybciej. No jak długo mam czekać? Ja za nim zapłacę. To mało. Mam panu jeszcze kotka. Na co mi ten kotek? Nie zawracaj mi głowy. No jak, płacicie, a jak nie, to wysiadaj z tramwaju. No wie pan, to ja dam za nich pieniądze. Ile wam brakuje? Dziękuję, nie trzeba, my już wsiadamy. Wiesz paczki. Podaj moje. Prędzej, paczki. Prędzej. Proszę się. Jacek, schodź. Ja też wysiadam. Też chcę wysiąść. No wysiadaj. Skąd ty się tu wzięłaś? Na wszystko zawsze się wtrącasz. Zobaczysz, powiem mamie. Ja powiem mamie o sobie i ja wszystkim. W domu załatwicie swoje parachunki, a teraz zsuniemy z patrzami na piechotę. My i tak bez ciebie wiemy, kto za szybę zapłaci. Hehe, jak chcesz być z nami, to pomóż małemu nieść paczki. Ale jak, ja mam psa i kota, no jak? Poczekajcie na mnie. Ciężkie te paczki jak licho. Daleko to jeszcze? A co, spłukłeś już? Nie, ja tylko tak. Daddy. Te nogi. Przydałby się jakiś wózek. Pewnie, że tak. Ręce mnie już bolą. Jechać. Ciężarówką pojedzie. Ryży, szybciej tam. Jolka, a teraz ty tu na nas poczekaj. Poczekaj. Ty tu na mnie poczekaj. Jest tego... No tak, 36 kilo. Ale naściągaliście. Pewnie od wszystkich sąsiadów, co? No? Dzień dobry. To który z was będzie kasjerem, ty? Ja. Masz. Policz. 10, 15, 20, 30... Tu pani chyba są myszy. Może pani by kupiła jednego kotka? Kotka? Oj, dziecko, ja tutaj kotków nie skupuję. A na myszy to mam łapkę. Szkoda. Thank you.
dobry. Dzień dobry. Ale ładnego masz kotka. Może pan zobaczyć? To mądry kotek, on wszystkie myszy wyłapie w bloku. Mogę go panu podarować. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak dzisiaj bez koleżków? A tak jakoś wyszło, po zakupy. Aha. No, trzymaj. Dobrze, niech pójdę za Jacek. Mówiłeś kiedyś, że wszyscy powiemy. Może, a sam nie wiem jak lepiej. Przecież każdy nosił. Ja też bym chciał. Ja też z wami pójdę. No to już, chodźmy. O, przejdźcie. No, chodź, chodź, chodź. No, co chcesz? No masz. Głodny jesteś, co? A może pić chcesz, co? Dobrze, dobrze, dobrze. Masz jeszcze, masz. No. O, po papierach mi chodzisz. Dzień dobry. A, Brzydko, mój drogi, no nie można tak. No, dzień dobry. Klemens, no, 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 co chcesz jeszcze? Dzień dobry. A, jesteście, chłopcy, jak się macie? Dzień dobry. No, Klemens, mamy gości. Podoba wam się u mnie? No, chodźcie bliżej tu, chłopcy, chodźcie. Ile tu rzeczy? Cicho bądźcie. Cichli, tato, spokój się, Klemens, dosyć, dosyć. Ale papu, ten Klemens. On bardzo lubi gości i dlatego tak was wita. Cieszy się, żeście przyszli. Przypomniały mu się dawne czasy, bo kiedyś uczyłem, widzicie, historii. Chłopcy przychodzili do mnie uczyć się. I Klemens był świadkiem tych lekcji. Trochę się nauczył i bardzo lubi się popisywać. Dosyć, dosyć. No, no co chłopcy, co powiecie? Przynieśliśmy pieniądz za szybę. To ja wybiłem. A oni pomagali mi zbierać makulaturę. Pan nas wtedy uratował. Chcieliśmy podziękować. Wiedziałem, że przyjdziecie, ale po co to? No, Klemens, chodź, chodź, chodź. No zejdź na swoje miejsce. No, dobrze ci to teraz, prawda? Co? Co ci jest? Klemens, Klemens, co ci się stało? Uspokój się. Jolka. A, to ty i ten kot. Po co ty tu przyszła? Chciałam dać panu kotka, podobał panu się. Z tobą to zawsze tak. Widzisz co zrobiła? Wystraszyłeś papugę. I co teraz będzie? To pójdę, poszukam ją i przyniosę ją. Ona przyniesie. Niech pan się na nas nie gniewa. Daj spokój. Nie chciała. My naprawdę złapiemy tą papugę i przyniesiemy. Naprawdę przyniesiemy. Tu widzisz? Pomóż mi zgodzić to wszystko. Idź, idź, no idź, no idź, 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 idź. Chociaż... Gdzie ona jest? Gdzie ona? Papuga jest na drzewie, trzeba ją zgonić. Kot jest na drzewie. Ej, tam jeszcze ją tak podłapie. Asio, trzeba ją czymś zgonić, może gawędzią. Asio, zebrać. Asio, 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 Asio
Klemens! Klemens, wracaj! Chodź, Klemens! Dzień dobry. No widzi pan profesor teraz, co ja z nimi mam. Urwanie głowy, papierki, śmieci na klatce schodowej. Teraz i panu dogodzili. No, tłuką szyby, ale pan za nich płaci. Nie jest z nimi tak źle. A za szybę to mi przynieśli. Kto by to powiedział? Kto by pomyślał? Takie nic po nie, no. Naprawdę? No ale pan ich zawsze podejrzewał o przyzwoitość. Podejrzewał, ale... Ale nie chcę zejść! Kot będzie do mnie! Zaraz do niej! Ale się broni! Kota za dziobę! Ojej, popłynęła! Leci w stronę okna! Hurra! Hurra! O rany, szyba! Nic się nie stało! Ale wysoko siedziała! Proszę pana, ona już wróciła! Nie pan zobaczy, jest tam na tamtym otwartym oknie! Będziemy mogli jeszcze do pana przyjść? Jacek, co ta Jolka znów się pcha? Chodźcie, ona tak zawsze. No dobrze, możesz przyjść z Markiem i z chłopcami. Tylko bez kotka, bo Klemens się boi. O, już czeka na mnie. Ale tu śmiecicie, ale śmiecicie. A może pan ma jakieś stare przeczytane? Nie mam żadnych starych, żadnych przeczytanych, dajcie mi spokój. Zawsze coś wymyślicie na moje utrapienie. My to dla pana. A po co mi to, co? My zbieramy dla pana na szybę. Na szybę? A za szybę to zanieście panu profesorowi na górę, bo on za was zapłacił. No już, zwykać. Szybko. Zaraz, a gdzie jest moja gazeta? Ja wam nic po nie dam. No, co się stało? A, dzień dobry. No, zabrali mi gazetę, panie profesorze. Jeszcze nie przeczytano. Zabrali? Ej, no tak. A to? O. No, rzeczywiście. Zawsze tak skołują człowieka.
posprzątajmy. Ja otworzę. A, to ty. Przyniosłem. Tyle żeśmy się strachu najedli, a to patrzcie, tylko ty. Zobaczcie, zobaczcie, ile tego mamy, zobaczcie. Ale bałagan, ale mi tu bałaganicie. Ryzy sprzątam. Ale dużo. Patrzcie, ile będzie forsy na kino. Na kino? Coś ty zgłupiał? Pieniądze mieliśmy oddać profesorowi. Frajer jesteś. Ja bym tam nie oddawał. Nikt go o to nie prosił. Chciał to zapłacić. Ty nie wybiłeś, a ja muszę oddać. Starczy na wszystko. Zrobimy kocówę Rzemu. Dobra. Fajno! Siadamy. Jechaj się. Szybciej, szybciej. Proszę szybciej wsiadać. Przeszam te paczki. Ale ładnego masz kotka. Może pan zobaczyć? To mądry kotek on wszystkie myszy wyłapie w bloku. Mogę go panu podarować. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak dzisiaj bez koleżków? A tak jakoś wyszło. Po zakupy. Aha. No, trzymaj. Dobrze, niech pójdę za Jacek. Mówiłeś kiedyś, że wszyscy pójdziemy. Może, a sam nie wiem jak lepiej. Przecież każdy nosił. Ja też bym chciał. Ja też z wami pójdę. No to już, chodźmy. Chodź. Przejdźcie. No chodź, chodź, chodź. No, co chcesz? No masz. Głodny jesteś, co? Może pić chcesz, co? Dobrze, dobrze, dobrze. Masz jeszcze, masz. No. O, po papierach mi chodzisz. Dzień dobry. A, Brzydko, mój drogi, no nie można tak. No, dzień dobry. Klemens, no, 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 co chcesz jeszcze? Dzień dobry. A, jesteście, chłopcy, jak się macie? Dzień dobry. No, Klemens, mamy gości. Podoba wam się u mnie?
No chodźcie bliżej tu, chłopcy, chodźcie. Ile tu rzeczy? Cicho. Siadamy. Jechaj się. Szybciej, szybciej. Proszę szybciej wsiadać. Zresztą te paczki. Przestań tę paczkę. Posuń się. Cały pomoc zajęliście. Ile tego macie? A ze 30 kilo. A ile paczek? Za każdego po dwie. Razem 10. Płacicie razem 25 złotych. Ale my nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że paski za darmo. Za darmo? No jak, trzeba było zrobić mniej paczek. Macie pieniądze? To my szybko przepakujemy. Co by? Tramwaju? Trzeba to było zrobić w domu, a nie tutaj mi bałaganić. No płacić, szybciej, szybciej. No jak długo mam czekać? Ja za nich zapłacę. To mało. Mam panu jeszcze kotka. Na co mi ten kotek? Nie zawracaj mi głowy. No jak, płacicie, a jak nie, to wysiadaj z tramwaju. No wie pan, to ja dam za nich pieniądze. Ile wam brakuje? Dziękuję, nie trzeba, my już wsiadamy. Wiesz, paczki. Podaj mu. Prędzej, paczkę. Prędzej. Proszę się. Jacek, schodź. Ja też wysiadam. Chcę wysiąść. No wysiadaj. Skąd ty się tu wzięłaś? Na wszystko zawsze się wtrącasz. Zobaczysz, powiem mamie. Ja powiem mamie o sobie i o wszystkim. W domu zabijcie swoje parachunki, a teraz zsuniemy z patrzami na piechotę. No i tak bez ciebie wiemy, kto za szybę zapłaci. Hehe, jak chcesz być z nami, to pomóż małemu nieść paczki. Ale jak, ja mam tutaj kota, no jak? Poczekajcie na mnie. Ciężkie te paczki jak licho. Daleko to jeszcze? A co, spłukłeś już? Nie, ja tylko tak. Daddy, to nogi. Przydałby się jakiś wózek. Pewnie, że tak. Ręce mnie już bolą. Jechać. Ciężarówką pojedzie. Ryży, szybciej tam. Jolka? Kiero. Tak nie można, panie Kowalczyk. Myślę, że na szybę wystarczy. No. No i po mieszkaniach nie trzeba chodzić. Niech pan jej da spokój. Mogę sobie iść. Możesz. No idź. Ladnego masz kotka, pokaż. A, ladny kotek. Tak, no idź. No i co pan robi, panie profesorze? Nic nie szkodzi, niech pan weźmie, zrobi mi tę przyjemność. Oj, teraz to się zacznie. Jak się dowiedzą, że pan płaci za wybite szyby, teraz to dopiero będzie. I co teraz będzie? I co my teraz zrobimy? Wiecie co? Jak dozorca będzie szurał o tą szybę, wysmarujemy smołą jego miotłem. Coś ty, po co? I tak będzie draka. Romek, ty smo pomyślał. Co tu gadać? Wybiła mi tał, będzie trzeba wykombinować skońforsę. I muszę mu dać za tą szybę. Przecież my wszyscyśmy grali. Ja mam, mogę ci dać. Cieszę, ktoś idzie. Kto to? To Jolka. Wszędzie za nami łazi. Wiecie co? Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Znowu się wlecie za nami. Powiem wam, że dozorca nie będzie chodzi po pieniądze do rodziców za szybę. Co ty mówisz? Bujasz! Nie, daję słowo, jak mamę kocham. Dlaczego? To powiedz. Powiem, weźmiecie od cyrku. Pójdziesz, weźmiemy. Ja już was znam, wy mnie ciągle oszukujecie. Po cyrku powiem. Też znaleźliście sobie miejsce. Chłopaki. Jazda stąd! Czekajmy. Daddy, oddaj kotka, bo mu zrobisz krzywdę.
wiecie, Balis lubi miejsce. Ale ty jesteś uparta. Bo w ciągu kłamujecie, po cyrku powiem. Ja ci powiedziałam, że pójdziesz, to pójdziesz. No mówiłeś, że się chłopcy z ciebie śmieją. Bo się śmieją, ale nie myślą, że to się przestaną śmiać. Tak. Co wy tam tak długo robicie? A lekcje pewnie macie nieodrobione. Ja mam. Też mi lekcje w pierwszej klasie. Nie bądź taki mądry. Ale te 20 zł to pożycz mi teraz. Zobacz, jak mam skarbonce, to może ci pożyczę. Jedz kotka. Kici. Nie głodny. Szybko posprzątaj. Ja otworzę. To ty. Przyniosłem. Tyle, żeśmy się strachu najedli, a to patrzcie, tylko ty. Zobaczcie, ile tego mamy. Zobaczcie. Ale bałagan. Ale mi tu bałaganicie. Ryży stąd. Ale dużo. Patrzcie, ile będzie forsy na kino. Na kino? Coś ty zgłupiał? Pieniądze mieliśmy oddać profesorowi. Frajer jesteś. Ja bym tam nie oddawał. Nikt go o to nie prosił. Chciał, to zapłacił. Ty nie wybiłeś, a ja muszę oddać. Starczy na wszystko. Zrobimy kocówę Rzemu. Dobra. Fajno! Siadamy. Jechaj się. Szybciej. Proszę szybciej wsiąść. Zresztą te paczki. Przestań tę paczkę. Posuń się. Cały pomoc zajęliście. Ile tego macie? A ze 30 kilo. A ile paczek? Za każdego po dwie. Razem 10. Płacicie razem 25 zł. Ale my nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że paski za darmo. Za darmo? No jak, trzeba było zrobić mniej paczek. Macie pieniądze? To my szybko przepakujemy. Co by? Tramwaju? Trzeba to było zrobić w domu, a nie tutaj mi bałaganić. No płacić. Szybciej. No jak długo mam czekać? Ja za nim zapłacę. To mało. Mam panu jeszcze kotka. Siadamy. Jechaj się. Szybciej. Proszę szybciej wsiąść. Zresztą te paczki. Przestań tę paczkę. Posuń się. Cały pomoc zajęliście. Ile tego macie? A ze 30 kilo. A ile paczek? Za każdego po dwie. Razem 10.
zapłacicie razem 25 zł. Ale my nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że paski za darmo. Za darmo? No jak, trzeba było zrobić mniej paczek. Macie pieniądze? To my szybko przepakujemy. Co by? Tramwaju? Trzeba to było zrobić w domu, a nie tutaj mi bałaganić. No płacić, szybciej. No jak długo mam czekać? Ja za nim zapłacę. To mało. Mam panu jeszcze kotka. Na co mi ten kotek? Nie zawracaj mi głowy. No jak, płacicie, a jak nie, to wysiadaj z tramwaju. No wie pan, to ja dam za nich pieniądze. Ile wam brakuje? Dziękuję, nie trzeba, my już wsiadamy. Wiesz, paczki. Podaj mu. Prędzej. Proszę się. Jacek, schodź. Ja też wysiadam. Chcę wysiąść. No wysiadaj. Skąd ty się tu wzięłaś? We wszystko zawsze się wtrącasz. Zobaczysz, powiem mamie. Ja powiem mamie o sobie i ja wszystkim. W domu zabijcie swoje parachunki, a teraz zsuniemy z patrzwami na piechotę. My i tak bez ciebie wiemy, kto za szybę zapłaci. Hehe, jak chcesz być z nami, to pomóż małemu nieść paczki. Ale jak, ja mam psa i kota, no jak? Poczekajcie na mnie. Ciężkie te paczki jak licho. Daleko to jeszcze? A co, spłukłeś już? Nie, ja tylko tak. Daddy, to nogi. Przydałby się jakiś wózek. Pewnie, że tak. Ręce mnie już bolą. Nie chodź. Cię za rurką pojedziemy. Ryży, szybciej tam.